Lubuska Akademia Wiedzy i Umiejętności był realizowany przez 3 szkoły z gminy Wschowa. Szkołę podstawową numer 1, szkołę podstawową w Lginiu i szkołę podstawową numer 2 we Wschowie. Projekt ten realizowaliśmy we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Promocji i Rozwoju. W całym projekcie brało udział 525 dzieci z tych 3 szkół. Dzieci uczestniczyły w zajęciach w ramach tzw. klubów i kół. Te zajęcia odbywały się w szkole prowadzone przez nauczycieli poszczególnych szkół oraz były też formy wyjazdowe. Pierwszą formą wyjazdową były zajęcia integracyjne w Łagowie Lubuskim. W czasie pobytu w Łagowie dzieci odwiedziły m.in. Międzyrzecki rejon Umocnionu, Paradyż. Odwiedziły też Poznań, zwiedziły Palmiarnię i Stare Miasto. W okresie wakacji miał miejsce wyjazd do Jarosławca. W czasie pobytu w Jarosławcu dzieci odwiedziły Słowiński Park Narodowy, skansen w Klukach, Darłowo, Darłówko, uczestniczyły w rejsie statkiem. Po wakacjach, oprócz zajęć w klubach, odbyły się jeszcze 2 wyjazdy. Wyjazd do Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego.